taki właśnie sposób Orkiestra Politechniki Wrocławskiej rozpoczęła 21. edycję Dni Aktywności Studenckiej. Impreza odbywa się raz na pół roku, zawsze tuż po zakończeniu akademickich targów pracy. Kilkadziesiąt najbardziej aktywnych kół Politechniki Wrocławskiej pokazuje wtedy swoje projekty. Event ten poprzedzają akademickie targi pracy, dzięki czemu właśnie mamy całe zaplecze techniczne, stoiska. Przygotowania do takiego eventu trwają już od 3 miesięcy, ponieważ wystawia się tutaj ponad 60 organizacji, więc to jest naprawdę dużo osób, które muszą to wszystko przygotować. Jest ponad 10 osób, które przygotowują właśnie takie wydarzenie. Są to zarówno osoby z Fundacji Manus, jak i z Samorządu Studenckiego. Łączymy siły i właśnie staramy się udostępnić studentom jak najwięcej miejsca do pokazywania swojej działalności. Przede wszystkim podczas DAS-u można poznać ludzi, którzy robią pewne rzeczy, czyli możemy poznać koło chemików i zobaczyć tych ludzi, którzy robią te badania i można się umówić z nimi na wizytę w laboratorium. Są tutaj osoby, które budują na przykład motor elektryczny i można z nimi porozmawiać, jak dochodzili do tego, żeby ten motor w ciągu roku powstał. Wszystko można dotknąć, wszystko można zobaczyć, o ile jest to bezpieczne, bo tutaj pilnujemy tego, żeby nikomu nic się nie stało, ale co tylko można dotknąć, zobaczyć, jak drukuje drukarka 3D, to wszystko jest tutaj na miejscu. W tym roku udało się zebrać ponad 60 kół i organizacji studenckich. Pokazywały się zarówno największe organizacje z wieloletnimi tradycjami, jak i mniejsze, liczące po kilka osób i spotykające się ze sobą głównie w przerwach między zajęciami. Jesteśmy dyskusyjnym klubem filmowym Politechnika. Nasze seanse odbywają się o 19 w każdy czwartek w budynku A1 w auli 329. Mamy prelekcję, pokaz i dyskusję po seansie. Bardzo zachęcamy wszystkich do zostania na dyskusjach, ponieważ można się wiele dowiedzieć, nie trzeba mówić, ale tak jakby atmosfera sprzyja temu, by jednak się wypowiedzieć. No i tutaj mamy swoje stoisko, gramy teraz w tabu filmowe, czyli odgadywanie tytułu filmu bez używania charakterystycznych słów oraz cytaty filmowe, które można wylosować i zgadywać do jakiego filmu należą i wtedy wygrać plakat filmowy lub darmową wejściówkę. My jesteśmy ze studenckiego koła naukowego Da Vinci. Jest to poduszkowiec, projekt poduszkowca. W tej chwili jest to model, a docelowo staramy się o dofinansowanie środków na wykonanie modelu takiej wielkości, żeby można było tutaj posadzić osobę, która mogłaby normalnie nim jeździć. Bo w tej chwili jest to zdalnie sterowany model. Tak, jest to prototyp na razie i będziemy dążyć do tego, żeby skonstruować w pełni taki... W skali 1:1, żeby mogła tutaj usiąść osoba i nim sterować już z poziomu poduszkowca, a nie zdalnie. Właśnie stoję przy stoisku koła naukowego Kiwon. Jest to koło na Wydziale Chemicznym przy Zakładzie Chemii i Technologii Paliw, ponieważ tutaj my zrzeszamy głównie technologów chemicznych. No i sam Kiwon, nazwa, wywodzi się od tego, że jest to urządzenie do wydobywania ropy naftowej, ponieważ zajmuje się właśnie technologią paliw. No i nasze stanowisko jest podzielone tak jakby na dwie części, ponieważ jedna część to jest nasze laboratorium oraz druga to jest stacja paliw, taka związana stricte z naszą działalnością. Laboratorium, ponieważ prowadzimy także pokazy chemiczne dla osób młodszych, żeby właśnie ten zarodek trochę chemiczny w nich tak rozwijać i pokazać, że chemia może być super i kolorowa.
Wśród wystawców nie brakowało też organizacji, które zajmują się poważnymi i skomplikowanymi projektami. Przykładem jest chociażby projekt Scorpio, czyli łazik badawczy, który będzie startował w konkursie University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych, podczas którego symulowane będą warunki marsjańskie. Koło naukowe Wrocław Space and Aviation Group wyśle z kolei w stratosferę projekt chemiczny, mający za zadanie zbadać rozpad freonu przy promieniu UV, czyli popularną dziurę ozonową. Jedną z gwiazd był też LEM, czyli lekki elektryczny motocykl. Zbudowany został z myślą o konkursie Smart Moto Challenge w Barcelonie, gdzie zajął pierwsze miejsce. Osiąga prędkość 70 km na godzinę i potrafi przejechać 70 km na jednym ładowaniu. Ich następny projekt, LEM Napoli, będzie skierowany do dostawców pizzy. Wyposażony będzie m.in. w podgrzewany pojemnik na pizzę. Na dniach aktywności nie nudzili się również fani robotów, a to dzięki działalności koła Synergia. My jesteśmy międzywydziałowym kołem naukowym mechatroniki, więc jak już nazwa mówi, mechatronika jest to nauka, która integruje ze sobą mechanikę, elektronikę i informatykę. No i tutaj też widać właśnie projekty, które integrują te dziedziny nauki. Mamy na przykład Synerift, jest to pojazd hybrydowy, czyli przód jest napędzany na silniki elektryczne, tył na silnik spalinowy. Pojazd ma mieć masę do 60 kg i właśnie być naszym flagowym zawodnikiem. Przede wszystkim chcemy zachęcić ludzi do startowania w naszych zawodach. To jest nasz najważniejszy plan, dlatego że to jest kierunek rozwoju też katedry, przy której działamy, ale przede wszystkim dla nas najważniejsze jest to, żeby do nas zgłaszali się ludzie, którzy chcą coś robić i po prostu mają jakieś pomysły, werwę, żeby zrobić jakieś ciekawe projekty. Zawody organizowane przez Synergię odbędą się 16 maja na parkingu Nowej Strefy Kultury Studenckiej. Na imprezie obecne było też koło MOS, czyli autorzy popularnego projektu Piwo. Zajmujemy się m.in. projektem Piwo. Tutaj mamy makietę projektu Piwo, ale oprócz tego robimy jeszcze nowszy system z większą ilością modułów, nawet 800 sztuk, będzie można robić większe budynki. Oprócz projektu Piwo zajmujemy się innymi projektami elektronicznymi. Przed budynkiem jest nasza jeżdżąca kanapa. Taki ciekawy projekt, takie oderwanie od takiej studenckiej monotonii. Oprócz tego chcemy zrobić mini kwadrokoptery, mniej więcej takiej wielkości. Na razie tworzymy pierwszy prototyp, potem chcemy zrobić, żeby było ich więcej i żeby współpracowały ze sobą, mogły latać po prostu w tak zwanym roju. Z punktu widzenia studenta taka impreza to świetna okazja, aby na własne oczy zobaczyć, czym dane koło się zajmuje i poznać ludzi, którzy w nim działają. No bo przecież sama działalność naukowa to jedno, a przyjemne spędzanie czasu z kolegami i koleżankami to drugie. Całym tym kołem naukowym mieliśmy teraz Wigilię, spędziliśmy na wrocławskim rynku takie spotkania troszeczkę bardziej po godzinach, żeby się lepiej poznać.
Organizatorzy zapewne będą kontynuować obecną formę imprezy. Jednocześnie ciągle myślą o tym, jak zorganizować więcej miejsca dla studentów. Do tej pory ograniczała bowiem ich sama kubatura budynku. Teraz dysponują już nową strefą kultury studenckiej i powinno im udać się zdobyć nowe zaplecze, choćby po to, aby mogło wystawić się więcej stowarzyszeń. Bo wszystkich kół jest prawie 170, więc ma się kto pokazywać. Dni Aktywności Studenckiej są naprawdę super wydarzeniem, dlatego serdecznie zapraszam na edycję już w październiku.